Omówimy sobie teraz penicyliny, czyli kolejny film z cyklu antybiotyki. Penicyliny grupa beta-laktamów, czyli one hamują syntezę ściany komórkowej bakterii. Są typem bakteriobójczym, a nie bakteriostatycznym, czyli będą te bakterie zabijać, a nie tylko hamować ich wzrost. Dzielą się na naturalne i półsyntetyczne. Naturalne są tylko wąskospektralne, a półsyntetyczne mogą być wąsko- lub szerokospektralne. Jeśli chodzi o naturalne, to będzie to tak. Penicylina benzylowa G, czyli inaczej krystaliczna, i penicylina fenoksymetylowa V lub 5. Jeszcze nie odkryłam, jak to się czyta. I na co one działają? Teraz ich spektrum działania. Paciorkowce, gronkowce penicylinazoujemne, czyli takie, które nie mają enzymu penicylinaza, który rozkłada penicyliny, więc takie mniej agresywne gronkowce. Krętki, czyli wszelkiego rodzaju treponema, na przykład palidum, czyli krętek kiły, borelia, krętek boreliozy, czy leptospira. Beztlenowe ziarenka, czyli beztlenowe bakterie, które mają kształt ziarenek, na przykład peptokokus, peptostreptokokus. I dwoinki gram ujemne, czyli gram ujemne bakterie, które mają kształt dwoinek, na przykład Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhea. Tak więc tu jest spektrum działania takich penicylin naturalnych i to są dwa przedstawiciele. Jeżeli chodzi o półsyntetyczne, one są wąskie lub szerokospektralne. Wąskich jest mniej, dlatego zaczniemy od nich. Wąskie, izoksazolowe, to jest jedyna podgrupa tutaj, no bo tu mieliśmy dwie podgrupy, tu mamy jedną, izoksazolowe. I one będą działać, uwaga, na gronkowce dodatnie i ujemne penicylinazo, czyli też będą działać na te gronkowce bardziej agresywne, takie, które mają ten enzym penicylinazo rozkładający. Będą też działać na paciorkowce, to standardowy zestaw. I to w sumie tyle, dlatego to spektrum jest wąskie. I przykłady ich to będzie kloksacylina, metycylina, dikloksacylina i fluksoksacylina, więc te nazwy są mniej więcej takie podobne. Jeżeli chodzi o szerokie, to tutaj mamy znowu trzy podgrupy. Ureidopenicyliny, karboksypenicyliny i aminopenicyliny. I to w sumie tyle tak naprawdę. Aminopenicylina to jest ampicylina, ampicylina i amoksycylina. Amoksycylina. Więc to jest taka ich podgrupa. Jeżeli chodzi o karboksypenicyliny, to tutaj będziemy mieli tikarcylina i karbenicylina, w sensie karbenicylina, podgrupa. A jeżeli chodzi o ureidopenicyliny, to będzie piperacylina, mezlocylina, apalcylina i azlocylina. Jeżeli chodzi o to, i skoro to jest takie szerokie spektrum, to na co one będą działały? No to one będą działały na to wszystko, co pozostałe penicyliny, plus będą działały jeszcze dodatkowo na moraxelle, na listerię, na enterokokus, na Haemophilus influenza i na grupę Enterobacteriae. To jest cała grupa, która posiada tą Shigelle, Salmonelle, czyli te wszystkie paczki gram ujemne. Tak więc szerokie działają tak jak te poprzednie, plus te dodatkowe raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, i jeszcze mamy jedną grupę szerokich, bo ureidopenicyliny, karboksypenicyliny, aminopenicyliny. I jeszcze jest taka wyjątkowa grupa, czyli penicyliny z inhibitorem, tak zwane. I na czym to polega? Tutaj będziemy łączyć te penicyliny z tych grup z inhibitorem beta-laktamaz, czyli enzymów rozkładających beta-laktamy, czyli nasze penicyliny po prostu. Lub ogólnie enzymy z grupy beta-laktamów, bo jest ich dużo. Więc jeżeli sobie połączymy na przykład taki antybiotyk z inhibitorem beta-laktamaz, to połączymy antybiotyk z inhibitorem enzymu, który by ten antybiotyk rozłożył. I tutaj mamy takie połączenia, które ja sobie zapisałam w taki sposób. KK, TK, AS i PT. Jak to wygląda? KK to jest po prostu amoksycylina z połączeniem kwasu klawulanowego. Kwas klawulanowy. Dlatego KK, że amoksycylina i kwas klawulanowy, żeby mi było łatwiej zapamiętać. Czyli po prostu amoksycylina to jest też ten nasz antybiotyk, ten penicylina. Kwas klawulanowy to jest inhibitor tej beta-laktamazy, enzymu, który by rozłożył amoksycylinę. Potem to.
Ticarcylina i znowu kwas klawulanowy, tak samo. Więc znowu sobie wzięliśmy karboksypenicylinę. Potem AS to jest ampicylina i sulbactam, też inhibitor. I PT to będzie piperacylina i to będzie tazobactam. Tak więc jeszcze mamy taką opcję penicylin z inhibitorem. I tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o cały podział.